wyrównane siły. Optymus do sztabu. Odwołać misję. Zdaje się, że wieje tu wyjątkowo zdradliwy wiatr. Czy mnie słyszysz? To już wszystko. Punkty kontrolne są gotowe. Jakieś wieści od Optymusa? Nie odzywa się. Ta burza wstrząsa całym systemem łączności. Ta misja jest zbyt ważna, żeby mogła być zakłócona przez niewielkie zmiany w pogodzie. Kto zabrał synchrolaser? Przepraszam. Ty, mały nakręcony. Bomba, uwaga! Jakieś problemy? Szefie. Przygotowujemy tu wielką armatę. Jeszcze trochę pracy i... Wystrzelimy bazę Predatonów z powrotem na orbitę. Jako gwiezdny pył. Zostaw to. Utknęliśmy. Co? Żarty sobie robisz? O czym ty mówisz? To tylko zwarcie w obwodzie kwazera. Mogę to naprawić. Ta wichura uderzy w nas za godzinę. Za godzinę? Nie ma problemu, drogie bestie. Mogę odeprzeć wszystko, co niebo jest w stanie nam zgotować. Przykro mi, Gepardonie, to zbyt ryzykowne. Rozmieszczenie tych punktów kontrolnych musi być dokładnie obliczone, by uniknąć kontaktu z podziemnymi złożami energonu. Wiesz, że nie jestem jakimś niedorośniętym kotem. Mogę to wykonać. Choć raz spróbuj we mnie uwierzyć. Nie zawracaj sobie głowy, to ciebie nie dotyczy. Czy to ważne, że wybuchnie trochę energonu? Może razem z nim wyleci w powietrze trochę predatonów? Przecież tego chcemy, prawda? To jest misja, a nie zyskiwanie taktycznej przewagi przez zdobycie ich bazy. Żeby z nimi wygrać, nie trzeba ich niszczyć. Chyba nie chcesz tego zrozumieć. Ja widzę to tak. W odwrotnej sytuacji Megatron ocaliłby bazę, a zniszczyłby nas. Chęć zniszczenia Megatrona zaciemnia ci właściwą ocenę sytuacji. To jest wojna. Wojna. Myślę, że to twoja ocena sytuacji jest zaciemniona. To tylko niegroźne, małe, skanujące transmitery. Ich zadaniem jest wykrycie energii predatonów. Zgadzasz się ze mną, nosorożcu? Zgadzam się z Optimusem w tej sprawie. Energon jest bardzo zmienny. Musimy być ostrożni. Wejdź. Masz do mnie pretensje o tę bombę? Nie. Wiem dobrze, że możesz się naprawić. Tak samo, jak jestem przekonany, że potrafisz stawić czoło burzy i ustawić te punkty badawcze. Zatem jesteś jedynym, który tak myśli. Nie przejmuj się, Optimusie. Dla niego jesteś tylko dzieckiem niezdolnym do wykonania tak ważnego zadania. Tak jak powiedziałeś, brakuje mu wiary. Tak, mogę mu pokazać, co potrafię. No to mu pokaż.
Co? Naniosłeś na mapę wszystkie złoża energonu z dokładnością do 500 metrów. Twoja prędkość na lądzie jest nie do pobicia. Tak naprawdę tylko ty możesz wykonać tę misję. Maksymalizacja. Beast mode. Bestia. Was that supposed to scare? Czy to miało mnie przestraszyć? Zaraz wybuchnie. Może to jakiś intruz? To tylko zakłócenia pogodowe. Jasne, że nikt z Maksymali nie byłby tak głupi, by próbować czegoś w taki dzień. Co? Trzeba z tobą twardo, tak? Hej, kotku, czy już jestem usmażony? Czy to... Witamy na ciemnej stronie. Terozaurze, terroryzacja. Gepardonie, Maksyma... O, już to zrobiłem. Mówią, że jesteś szybkim kociakiem, ale nie dla mnie. Tak? Poczekaj, aż wrócę do formy. Bestia. Świetnie.
Skorpinor, terroryzacja. Baspinatorze, terroryzacja. Tak. Dziękuję za pokazanie mi wyjścia. Wszedł do wentylacji, lepiej powiadom Megatrona. Ja? Ty jesteś zastępcą dowódcy. Dlatego ci rozkazuję. Dokąd on uciekł? Gdzie ja jestem? Witam w nieprzyjacielskich rękach, mój były kamracie. Mam nadzieję, że się ci tu spodoba. Dinozaurze, maksymalizacja. Nie wiem, jak mnie tu przetransportowałeś, zdrajco, ale teraz uważaj. Zaczekaj. Czy to możliwe, że pomyłki technologii i natury pomogły stworzyć transporter? Pterozaurze, lepiej zawrzyjmy rozejm. Transporter? To w taki sposób ten kot wylądował w naszej bazie. Tak, to ciekawa sytuacja. Tak. Możemy zamienić nasz rozejm na sojusz, Dinobocie. Sojusz? Jaki sojusz? Tylko pomyśl o kosmicznych możliwościach. Razem możemy usunąć tych blaszanych maksymali, do których się przyłączyłeś. A wtedy rządzić predatorami przy użyciu dwóch żelaznych pięści. Nic nas nie zatrzyma. Mam go. Posiekany czy usmażony? Jaka to różnica? Pardon, maksymalizacja. Czuję się jak torpeda. Wylatujemy. Czy samo wejście w kontakt z konsolą łączności zainicjowało transport? To wszystko, co zrobiłem. Nic więcej. Doskonale. Zatem nie będę miał problemu z powtórzeniem tego bez ciebie. Co robisz? Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Czy nie zauważyłeś jeszcze, igłonosy, że nie jestem graczem zespołowym? Dinobocie, zniknęły punkty kontrolne i sam Gepardon. Czy wiesz, co się stało? Zatem to tym się tam zajmował. O czym ty mówisz? Podsłuchałem rozmowę predatorów. Uderzenie pioruna w punkt kontrolny niespodziewanie przeniosło Gepardona do bazy predatorów. Niestety,
Tak, na pewno został zniszczony przez Megatrona. Nie. Ale zrozum, że przez ofiarę tego kota mamy sposób na zwycięstwo. Jaki? W jakiś sposób punkty kontrolne, burza i energon przyczyniły się do tego, że został stworzony środek transportu pomiędzy ich salą komputerów i naszą. Możemy wysłać bombę wprost do nory Megatrona. Skoro już tu jestem, to mogę się tym pobawić. Może wyciągnąć jakieś dane lub skopiować ich mapy z łóż energonu? Zatrzymaj to. Pokaż mapę okolic Maximali i nanieś na nią złoża energonu. Ta sama żyła energonu biegnie pod obiema bazami. Eksplozja w którejkolwiek z baz zniszczy nas wszystkich. Zapisz to. Muszę uprzedzić Optimusa. Jest tam. Z drogi! Czekaj. Czy jesteś całkiem pewny, że odliczanie przed detonacją da Predatorom czas na ucieczkę z bazy? Powinni mieć tylko 30 sekund. Mając więcej czasu, mogą powstrzymać detonację. Wykonać. W porządku. Zabierz kotka do domu. Na kocura, to jest bomba. Co to jest? Dysk danych. Czuję zapach gepardona. Włącz to natychmiast. Oni wysłali bombę. Muszę się stąd wydostać, zanim wysadzą obie bazy w powietrze. Nie ruszaj się, piegusie. Jest tak, jak powiedziałem, Megatronie. Jedna bomba z potwierdzeniem odbioru. Nie próbuj uciekać, szczeniaku. Dinozaurze, rozbroić to. Nie ma już czasu. On ma rację, to jest zakotwiczone i wybuchnie za 20 sekund. Mogę podnieść kotwicę. Pozwólcie mi to zrobić. No dalej, co, boicie się? 10, 9, 8, zrób to. Czy pamiętasz mnie? Moje brudne palce? Już. A teraz coś dla ciebie. Przepraszam, kot już znika. Niech to szlak. Cześć, koty. Brakowało wam mnie? Gepardonie, mam twój dysk. Broniłeś nas, synu, przed nami samymi. Dzięki. Tak, wlazłeś w to brzydko, a wyszedłeś śpiewająco. Tak to jest, kiedy jest się najlepszym. Przepraszam za niewykonanie rozkazu, szefie. Nie musisz starać się o moje względy. I na koniec nas uratowałeś. Ale uważaj. Jeżeli jeszcze raz wywiniesz taki numer, będziesz miał ogon w gipsie. Dobrze, już nigdy tego nie zrobię.
Do następnego razu. Ha, 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 ha